Chcesz kupić sobie fajną giereczkę na komputery? Nie ma problemu, na G2A, najtańsze giereczki na rynku. Link w opisie, wbijajcie, a z kodem DOBRO otrzymacie 3% zwrotu. To jest tak. Fortnite, więc tutaj... O, Bladeuszu, wreszcie możesz mnie nauczyć grać Fortnite'a. Tyle o tym mówiłeś, że brałeś lekcję od najlepszego Fortnite'owca w Polsce, Aliena. Alien mnie uczył grać Fortnite i powiedział, że nauczył mnie podstaw. Dlatego będziemy musieli tu być bardzo przebiegli i tutaj się ukrywać przed innymi, chodź. Dobrze, dobrze. Fortnite to jedna z najniebezpieczniejszych gier na świecie, a zarazem najbardziej krwawych. Tutaj każdy może cię w każdej chwili zabić, dobrodzieju. Ale powiem ci, że ta optymalizacja w tym Fortnite jest świetna. No, to jest nowy update po prostu. Aha, rozumiem. Ej, słyszałem. Cicho, cicho. Cześć, to Diabeulamus. Jest gdzieś blisko. Spoko, on nie wie, że trzeba się budować. Dokładnie, więc luz, mamy przewagę. Dobra, gdzie on się po prostu go. Gdzieś go rozstrzelamy, jak tu będzie. Chyba w tym budynku jest. Shoot on sight, tak mi się wydaje. Tak, tak. Mi się wydaje, że nie mamy wyjścia. Rozstrzelamy łobuza, jak tylko się go zobaczymy, co nie? No, to prawda, to prawda. Chodź tutaj, ej, chodź może do budynku tutaj, chodź. Czy ja słyszę skrzynię? Fortnite'ową skrzynię słyszysz? Tak, może być Fortnite'owe, pamiętaj, to jest Fortnite, więc... A, no tak, zapomniałem. To ej, musimy znaleźć ten skarb, Bladeuszu. Gdzieś blisko. Ej, jest tutaj gdzieś, słyszę go. Może tutaj, za ścianą. Cześć, spróbuję rozwalić ten. Kurde, to potrzebujemy ten otwór. Cześć, spróbuj łopatą. Czekaj, łopatą. Spróbuj łopatą, może się uda. Musimy rozwalić to po prostu. Kurde, nie działa. Kurde, a może wejdziemy przez okno, czy za małe? O cholera, za małe okno. Halo? Co się tam odpierdziela na dachu? Czy tam jest zbieranie nielegalnych materiałów Fortnite? Ja idę na górę sprawdzić, co się tutaj dzieje. Mam nadzieję, że nie zbiera się nielegalnych materiałów. Nie, jeżeli tak, będę musiał was ukarać. Czekaj, zabuduję się szybko. Szybko zabudowuj się. Dobra, udawaj, zachowuj się naturalnie. Dobra. Albo dobra, chodź, zbadamy. Dobra. Dobra. Jest za ścianą. Wyczuwam go. O, gorzej, jest obok. O, go najgorzej. Tak się obracam. Wiecie, że ja was widziałem już na górze i stałem za wami przez, nie wiem, jakieś 10 sekund. Ale to, ej, Mandzio, musisz nam zaufać, jesteśmy jako jedynymi i jesteśmy uczciwymi obywatelami Fortnite'a. My nawet nie potrafimy budować. Ba. Pytanie, a czy zbieraliście nielegalnie materiały? Nie, ale no skąd, widzicie, byśmy tego nie zrobili, nie mamy na jak młota do rozwalania. Dokładnie. Musisz nam zaufać, Mandzio. Bądź tym razem poczciwym detektywem i zaufaj nam. Dobrze, to wam ufam w takim razie, to będzie najgorsza decyzja w moim życiu. Dlaczego nie mogę się wyprostować? Bo to jest Fortnite, musisz to rozwalić za pomocą swojego młota. Nie mam młota. No. Dobra, słuchajcie, jesteście na czasie bezpieczni, ponieważ jestem snajperem. Diabeł jest, diabeł jest! Ej, rozstrzel go! Strzelaj do niego, nie oszczędzaj amunicji, dawaj! Rozstrzelaj, bo to on musi być! Dlaczego? To jest od Fortnite noob do Fortnite nie, pro! Nie, nie, strzelać, ja nie mam pojęcia, kim jesteś, gościu. Ja mam 2 HP. Przepraszam, mi tutaj zaufanie źródło powiedziało, że jesteś zdrajcą. Tej małpy, słuchasz? Jak ja... Lepiej nie ryzykować, co nie? Słuchajcie, chłopaki, ja gdzieś tutaj słyszałem skrzynkę. Ja też słyszałem, no właśnie, gdzieś tu jest blisko, co nie? To jest Fortnite'owa skrzynka i ona zawiera dużo, a tych, dużo fajnych rzeczy. Tutaj gdzieś. Może gdzieś tutaj na dachu? Nie. Tu jest zamknięte, może tu? Nie. Może trzeba jakiś sekret odkryć? Ej, tu chyba tu obok budynku, wiesz? Gdzieś tu chyba. Aha, to jest zabawne granaty rzuca. Ej, dobra, sprawdźmy, czy w co diabełem. Ała! Co mi uderzyło? Nie mam pojęcia. Co się uderzyło? Tu już jest słychać tego. Policja. Halo, dzień dobry. Mamy tu snajpera! Halo, panie detektywie, detektywie! Już biegnę, co się stało? Jezu! Bo aliena znalazłem przy dwóch ciałach tego... Przy dwóch ciałach był ten, co mnie goni teraz. Za tobą, detektywie. Halo. Przepraszam, panie detektywie, proszę sprawdzić. Przed chwilą przyszedłem. No ja mam sprawdzić, proszę go sprawdzić. Znaczy, no chcę jakby udowodnić panu. Jak ktoś strzela! Aha. O, ten Fortnite'owiec. Sąsiad. Przepraszam, pani alien. No, dziękuję. Ej, no strzela do mnie, cymba! Ała! Kurde! No co jest, gościu? Okej, rozumiem. Ale musimy go poskromić. Alien potrzebuje twojej pomocy, żeby go poskromić. Tylko ty możesz mi pomóc. Alien, samemu nie dam rady.
Musisz pomóc swojemu detektywowi. Alien! Oj, chyba okay. 2-1, coś mi się okay, wydaje. To... Chyba tak. Nie tłumaczę, to był do cholery zdrajcą. No jak?! Ja, Goalscope! Z czego ty strzelałeś? Z snajperki zwykłej. Ło, taka silna! W głowę cię musiałem trafić. Ale nie specjalnie. To był drugi strajcą. Ale ja byłem. Warto było zaufać jednak Bradeuszowi i Dobrodziejowi, co nie? Słuchaj, diabeł, ale nie mogę się powstrzymać. Siema, Blady. O, witam, panie Flax. No witam, chodź na dół, na górze nic nie ma. A ja jakąś bronię szukam. A, bronie to są. O, witam, witam. Dobry. Znasz mnie, Mandziu. O. Witam pana detektywa. Witam, panie Plaga. Wniosłem prezent. Przepraszam. To jest detektyw pies. Pan detektyw. No, diabeł idziesz od razu tutaj na listę podejrzanych i myślę, że jest powinieneś kojarzka. Dostać karnego klapsa w dupola. No, poczekaj. Ej, granat rzucił alien! No, halo! Dostał karnego tego, o, ty, zły człowieku z granatem. Dobra, kogo z nami nie ma? Nie ma z nami dobrodziejów. Jak dobrodzieja z wami nie ma? Nic bardziej mylnego. Ej, dobrodzieju, czemu tam jesteś na górze? Powiedz nam lepiej. No, obserwuję sobie, co wy tutaj kminicie. Aż złapę cię! Dobrodzieju, skacz! Ten diabeł. Dobra! Diabeł, obiecujesz? Obiecujesz? Przepraszam! O nie, to był traitor! O nie! O Jezu! Co to było? O nie! Najgorsza runda traitora ever. Ale mnie złapał. Kochany, złapał mnie. Ja chciałbym tutaj apelację złożyć. Czy jest może szansa, żeby wskrzesić naszego traitora, bo to była najgorsza. To była śmierć Darwina. Dlatego T-Rexy wyginęły. Odczujcie się, ja się tym zajmę. Czekaj, ale tylko włożymy do samochodu. Usta mu. Teraz go wskrzeszaj. Ja się tym zajmę. Niech to był wypadek samochodowy, wszyscy to widzieli. Niech powstanie z martwych teraz. Dobra, to teraz zastanów się, kto może być zdrajcą. Musimy go wyczaić w tym mieście. No, jak dla mnie jedna osoba tutaj zamierzała kogoś zabić i nawet się to udało. Ja nie Mandziu, chcę jako że jesteś teraz przeszedłeś na drogę prawości, musisz nam pomóc znaleźć drugiego mordercę. No dobra, no to nawet nie mam kredytów, żeby kupić broń i żeby go zabić. Vladi potrzebuje snajperki, żeby strzelić mu w głowę. Co? Proszę. Planujesz kogoś zabić? Dokładnie no nie, tak. No Mandziu, ale ty mnie tak ładnie no, zabrałeś. Bardzo jest mi przykro, ale przeszedłem na drogę, na stronę prawości. Ty! Jednak Karol! Czemu? Nie ty? Kto go zabił? Jak ta runda? Dlaczego to zrobiłem? No ja myślałem, że ty do mnie strzelisz. Ale co, strzeliłem czy nie strzeliłem ostatecznie? No właśnie. Najgorsza runda traitorów ever. Dzień dobry. O, pan detektyw Plax. Tak, detektyw Plax. Ja się detektywa trzymam tutaj zaraz na tropie zbrodni. Dzień dobry, dzień dobry. Bieżący, o. Dobry, policja jest na miejscu już. Jezu, mam tą kijową broń. Dobry! O, dobry. O, dobry. Co to za flaszkę tam pan trzyma? Co za picie w miejscu publicznym? O! A, rocket poszło! Będzie mandacik. Dwie stóweczki. Wow! O nie! Kto mnie zabił, no? Jakie złe. Ty też zginąłeś? Jak to wszystko się stało? Traitorem byłem, nie! Naprawdę, ty też zginąłeś? Ej, wiecie, że nas magiczny autobus zabił? Nie, takie fajne. Magiczny autobus? Spadające pudło nas zabiło i wybuchło. Co? O nie, jakie epic faile, to naprawdę jest od Fortnite Doom do Fortnite Pro. Ale czy wiedzą, że są we dwójkę? O, cholera. Co się stało?
Sam się podpalił, że tak mogę. Co się dzieje? Graliśmy. Ej, trzy osoby zginęły od jednej paczki z nieba, nie? Także... No, tutaj dzikie place'y, naprawdę. O! Jest i pan Plax, jest i pan Diabeł. Debeł! Dzień dobry. Debeł. Nie mogę się podnieść. O, powiedział, że go nie może podnieść, czyli traitory jednak. Oj, oj. Co tu się dzieje? Dobra, wkraczamy do akcji. Ręce do góry, jesteście otoczeni. Oddział SWAT sąsiedzkiej straży porządkowej. To sąsiednia straż porządkowa? Wyjdź z otwartymi ramionami albo z... Chodź cię przytulić, albo cię zastrzelę. Dziwne. Dzień dobry. Jest, ale go nie widzę. Na dół, na dół. Zabudował się pewnie. Nie, nie otwierajcie. Chciał się zabudować? Co tam się stało? Halo? Co strzela? Pała! Kto to? Jest tutaj gdzieś! Który gałgan? Tak, gałgan. Ale was jest porobili. Jest to samo! Piastochoty! O nie, nie otwieraj tych! Ręce na ziemię. Tak, tak, tak. Najlepsze, ale... że ja otworzyłem te drzwi, krzycząc, żeby ich nie otwierać, no. Dzikie place'y lecą. Słynny amerykański serial. Detektyw Pieseł i jego małpa. Dokładnie, detektyw Pieseł i jego małpa. Co tam, diabełu? Nie, przyszedłem, bo rozmawiacie. Tak stanów. Na którym budynku, tym najwyższym budynku? Ja? Ale którym budynku? Już, możesz się ruszać. Widać mnie na dachu. A, skłuś mnie? Nie, nic się nie zrobiłem. Już panu pomagam. Już lecę panu uratować. Strażny pożarny. Wow. Ej, dostamy speedposty, są bez sensu. Co to było? Strzel, nie. Lecę panu uratować. Nie, zebrałem rzeczy. Na... Był taki... Nie, takie było, takie ciu-ciu. Nie jest takie proste. No to nie. Zebrałem rzeczy w pobogu. Ej, Alien, gdzie znalazłeś wtedy ten klucz? Alien. O, tutaj, nie, to nie ten. O, ja wiem, gdzie znalazł, ja wiem, gdzie znalazł. Bo tutaj są drzwi zamknięte, bo tu są drzwi zamknięte. Nic nie ma. Chodź, Piesiele, ja już ci pokażę, chodź tam. Dobra, no powiem. Czekaj, chodź ten. Tu na tym, na skraju miasta. Ja mnie zabijesz. Nie, nie, nie. Trzeba mi się jakaś lepsza broń w sumie. Halo? O, tu widzę pana, tu! Boże, nie widzę cię, nie wiem co ty zrobiłeś. Się gdzieś schowałeś. Kiedy się schowałeś? Alien! Ja cię spróbuję znaleźć z innego dachu, wiesz? Tak będzie prościej. I wtedy będę mógł ci wysłać swoją pomoc. Dobra. Dobrodziej. Proszę cię, halo? Gdzie ty? O, tu jesteś, kurde. Chodź tu! O, ty! O. To chodź. Bo strzelają. Ej, to chodź tu, diabeł, w takim razie. Gdzie pan się znajduje? Chodź tu, dobrodzieja. No jestem. Diabeł, to chodź tu na górę, łamusie. Ja pierdzielę, idę go zabić, bo wiem. No to klucz trzeba tu przynieść. Przynieś ten klucz po prostu. Tak. No. Pieseł? A, tu jesteś. Tak, tak, czekamy na diabeła. Dobra. Bo diabeł ma klucz, a on znalazł. Ja też uważam, że trzeba się go czekamy. Pobić, on tylko przeszkadza, to mi każdego denerwuje. Ale jakby co, zabił się dobrodzieju, bo prawdopodobnie no jesteśmy pan, jako jedynymi niewinnymi. Czekaj, plus być może diabeł, wyjątkowo. To się rzadko zdarza. Nie, niemożliwe, diabeł niewinny, nie sądzę. No. Diabeł utknął, dobra, chodź, pomożemy mu, bo lamus utknął znowu. Tu jest niebezpiecznie, chodź dołem. Dobra. Idzie? O, jest tam. Dobra, idzie do nas. Idzie górą jednak, chodź. Doskonale. Nie, ja mam pomysł. Alien. Musimy wejść na inny dach, żeby do niego wejść. Dobra, diabeł, chodź tutaj, lamusie. No gdzie ty? Zaraz. Nie będzie klucza. Chodź na górę. Proszę przeprosić, bo wyrzucę. Przepraszam, nie chciałem. Proszę przeprosić, bo wyrzucę. Dobra, tam go! Zdjąłem! Dobra, do tych drzwi, otworzy te drzwi. No to super. Do zamka wóz. O, nie działa. Nie no działa, nie da się. No to działa? Ej, a tam jest skrzynka Fortnite. No właśnie, kurde. Tam jest skrzynka Fortnite. Ty, poczekaj. O, tutaj. Żeby mi nie wypadł, ty, ale lipa, poczekaj. O, nie. No dobra. Ej, może tam włożyć go normalnie. Ty, ty, nice. Wow. Dobra, słuchaj się, tu jest skrzynka Fortnite, ja będę miał skarby. Kurde. Nie, to moja skrzynka Fortnite. Ja wiem, gdzie jesteś ty, chodź już, dobrodziej. Co? Wiem, gdzie jesteś ty. Co to jest? Zero? Zero? O. A, tam na górze jest! Ej, bo są obrazki takie, ja mam coś takiego. To nie jest zero, tylko o! Pewnie trzeba zebrać napis Fortnite, guys. Fortnite! Jest! Nuda! Wiesz, że jest też jeszcze te na górze. Patrzcie, widzicie? Tutaj, w Big Benie, na samej górze. O. Jest na samej górze te.
O, faktycznie. Fortnite chyba nikt tego normalnie nie będzie robił przecież. No to właśnie, zbieranie literów po Fortnite to, zabrać, to jest takie nie, nudne. Nie, no to tak gałgaństwo. Nie no, sekret roku po prostu. Dobra, dobrodzieju, nie ma co, no. Chodź, ukryjemy się i poczekamy, jak będzie jakiś rozpiździec i wtedy wyjdziemy dopiero, chodź. Dobra, no, idealnie. A mogę się z wami zachować? Ja chodź. Dobra, dobra, tylko nie mów nikomu. Tylko nikomu nie mów, macie, dobra? Nie, ale ty za mnie idziesz. Dobra, musimy znaleźć dobrą klubkę. Panie detektywie, on z nami idzie bez pozwolenia. O, tam będzie dobra klubka. Panie detektywie. Panie detektywie, on z nami idzie bez zezwolenia. Ale co to za chodzenie bez zezwolenia? Jak to? A przepraszam, a niech inni pokażą zezwolenie w takim razie. Ucham? Ale no mamy od... Mus... No. Okej. Okay. No i też sprawdzone. Dobra, zabierzemy go, no. Żeby... Rzeczywiście nie ma pozwolenia. Nie ma pozwolenia, za mną, chodźmy. O, w tym budynku już poczekamy, jak się rozkręci sytuacja, jak diabeły i plaga się zabiją. No, rzeczywiście, to będzie najlepsze na świecie. Chociaż plaga ma tą firmę Dead, no to niech się diabeł sam zabije w takim razie. Dobra, poczekaj, gdzie by tu się skitrać? Jeszcze tutaj? Jeszcze wyżej wyjdziemy. To my się boimy wysokości? My się nie boimy wysokości. O, tutaj, pyk! Co się złego może stać przy otwartym oknie, które widać z całego miasta? No, dokładnie. Tu się usiądziemy sobie na spokojnie i poczekamy. O, widzę diabła. Hello, motherfucker. O! Biega tam gałka. Ciekawe to było. Co się stało? Właśnie spadł z nieba plagę. Co? Co? Wiecie co? Ja myślę, żeby sobie tutaj nie psuć niespodzianki. Ja to w ogóle nie What? To w ten sposób zakładamy, że diabeł, który został oraz... Diabeł jest pod naszym domem, cicho, zachodź, daj przejść na ulicę. To niezłe tutaj konspiracje. W takim razie zakładam, że diabeł jest zdrajcą i plaga był zdrajcą. Tak, ej, nie wiem, czy wiecie, wychyla się, uważaj, jest na dole, rzucił granat, ale nie trafił, bo jest nie gadem. Gałgan. Jest. Tak, gdzieś jak jest na dole i ja mam na niego kamerę nastawioną, więc widzę, co on robi. Aha, okej, okay, dobrze. Taką detektywistyczną kamerę. Chodzi do sąsiedniego budynku, zagląda do garażu, bierze wybuchową beczkę, ale nie, przygląda się jej. O, teraz wziął wybuchową beczkę i idzie z tą wybuchową beczką, idzie pod... O, idzie, mija sklep, idzie... O, i to czas. O, nie, no, najgorzej. Czas skończył. Idzie. Kurde. A to, ale nas zagadałeś. My byliśmy. My byliśmy. Co? O, nie. No to nieźle. Ajajaj. To niezła runda. Dobrodzieju, panie detektywie. A, jesteś detektywem. Okej, okay, to jednak mam same dobre informacje, bo chciałem powiedzieć, że... Jesteś tutaj sam, nie ma tutaj broni, jesteś tutaj ze mną, ale jesteś detektywem, zatem zapomnij, okej, okay, że cokolwiek mówię. Ty się zlepiłeś ze mną, więc musisz być niewinny. Jesteś tutaj tak, to sam, prawda. Jesteś tu bez widzę broni. Pieseła, widzę plaksa. Czy chcesz, żeby się pozbyć jednego z nich? Losuj. Padło na pieseła. Dobra, teraz chodźmy sprawdzić, czy był zdrajcą. Dobrze. To jest zawsze najlepsza metoda. Panie detektywie, tutaj jest zejście. A tutaj, dobrze. I chodź, zejdziemy na dół i sprawdzimy, czy był zdrajcą. Jak wszyscy wiemy dokładnie, tak to się robi. Najlepszy zespół detektywistyczny. Nie, to jest jedyny sposób, żeby sprawdzać, czy ludzie są niewinni. Cześć, Alien. Idziemy sprawdzić, dzień dobry. Czy... Alien. Okej, okay, dobra. To może spokojnie. Się przesunąć już i proszę się nie wkurwiaj, tak, okej, okay, bo się trochę wystarczę. No to chodźmy sprawdzić, czy Brady był niewinny. Let's go. No właśnie. No. Dobra, panowie, halo. Halo? Macie potwierdzone pod tabem przed sekundą, że... Nie, my sami musimy sprawdzić, nie wierzymy w twojemu sądowi. No masz poprawkę? Nie sądzę. Aha! O! Aha! A ciało zniknęło. Dokładnie. No bardzo mi się to nie podoba. No to samochód mnie potrącił, kurwa. Musi pan uważać, bo tutaj jest bardzo niebezpieczna dzielnica. Ja nie wiem po prostu. Panie, do Bronx jest Fortnite'owy, gościu. Ale ja się czuję bezpiecznie. Na przejściu, Brixton. Tutaj trzeba, wiesz, normalnie na ulicę wchodzić. Nie wolno na przejściu rozjeżdżają. Dokładnie. A, nie złoty. Na szczęście ja się cieszę bardzo, że mamy Aliena, ponieważ no, nikt nie zadrze z tak niebezpieczną postacią, jaką jest Alien. No, przecież, no zawodowy Fortnite'owiec nas tutaj nauczy. To się Jak on zaczął na nas ryczeć wtedy, to ja się nawet powiem szczerze, że się trochę przestraszyłem. Dobra, chodźcie. Alien, czy możesz tutaj otworzyć nam przejście, żebyśmy mogli się trochę szybciej przetransportować? Ja wiem, że ty masz... Dobry. Bardzo dobry. O, tam plaga był po prawej. Gdzie masz plagę? Tam gdzieś mignął. Co ty gadasz?
Ty, no jest, patrz, papa, robale! Co, 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 widzicie? Albo pieseł, albo plaga, bo tam były banany rzucone, widziałeś to? Dobra, pieseł jest na pewno zdrajcą. Pieseł i plaga, przecież Bloody ten, Bloody był wstrzeszony, on nie żył, przecież go zabiliście. Halo? Nie, to rzut, kurde, Mandzio. Alien, pieseł, posłuchaj mnie, tak, panowie, plaga i pieseł są zdrajcami. Nasze metody, Mandzio, były po prostu perfekcyjne. No to jak zawsze. Proszę się uleczyć, panowie, i ruszamy. Dobra. No to panowie, to co? Dwa szybkie fragi w tiltedach i spadamy na... Squady win, po prostu, no. Wiem, że są. Za mną, chłopaki. Raz, dobra, raszujemy. Jedziemy. Czekaj, raszujemy, nie ma, czekaj! Na pełne! O kurwa. Dobra, jeden leży! Nie wiem, gdzie jest Plax. Ale skąd wiemy, żeby nie wskrzesił. A skąd wiemy, że na pewno jest potwierdzone? Bo wskrzesił pieseła i rzucił balon. No, Pancio, jak jest potwierdzone, że Bloody nie, był strajcą? Nie Bloody. Jak jest potwierdzony diabeł? Bo był tutaj w tej budce i wybiegł nagle z pieseła. A ty widziałeś plagę? Tak, plaga jest strajcą, okay, jestem dobra. Tego pewien. Okej, to jak pan detektyw jest tego pewien, to kim ja jestem, żeby temu zaprzeczać? Tak, dokładnie. Chodź, Bloody, zabiorę ciebie w miejsce, gdzie na pewno ciebie nikt nie znajdzie i to na pewno będzie dobre, idealne miejsce, żeby ciebie nie mógł znaleźć plaga. To absolutnie nie będzie dla niego super wygodne, żeby cię wskrzesić, ponieważ tutaj plaga nigdy nie zajrzy. Dobra, tutaj muszę się podleczyć. Ale miejsce znalazłem dla niego. A, panie detektywie, mam dla pana coś szybszego. O! Tylko proszę wyrzucić swojego potka i napić się tego. Mhm. Dobrze. Wiesz, tutaj też jest skrzynka, tylko pewnie to jest z literką i pewnie też będzie największym zawodem na świecie. Dobrze, zostało zdrajcy tylko 30 sekund. On musi być w jakimś miejscu takim, żeby mógł nas zabić, a jeżeli jest w takim miejscu, to znaczy, że my też możemy go zabić. Tylko pytanie, gdzie on jest? Panie detektywie, czemu pan po prostu nie wypił potiona, byłoby szybko? A, zachowałem go na, nie wiem, ostrą bitkę. Ty, tam widziałem, ty skakał. Tam tak, widziałem diabła tam. Ale diabeł, halo! Jest! Lecę! Tu, środkowy dęb, budynek! Aha! Na który do góry? Na góra, dole? Góra, strzela tu! No. Tylko piętrze. Uwaga, bo dorbastery będą pozakładane na 100%. Uwaga, na pierwszym piętrze są zamknięte drzwi. No. Który jest na pierwszym piętrze? Nie, tutaj, jest w tym oknie. Tutaj. O nie! Jest. Dobra, wbijam. Na pierwszym, tak? Dobra. FBI, open up! Rushpi! A nie, inna gra. A. Shit! Co tam jest? Tam się zastrzelaj tylko. Co to? A tu uważaj! Uważaj, bo tutaj to też... Gdzie to? No jest, nie wiem, tak jakoś zbugowane chyba jest, coś mi się wydaje. A przez ścianę na górze jest! Jest? Nie wiem, czekaj. Ty, no było i nie ma. Uważaj, no właśnie, no. To ja ją wysadzę, uważaj. Dobra. Nie zabiłem cię, mam nadzieję. Nie. Gdzie on jest? O! Wupa? Lamusa? I no, teleporter. No, gdzieś się zmył. Ja tych drzwi to lepiej nie otwierać. Ej, tu się boję, że to są te. Ja pierdziel, to jest raj dla traitorów, nie? W ogóle. No, tutaj będzie się działo. Otworzyłeś? Tak, jedno otworzyłem jakieś. Dobra! Okej, żyję. Dobra, otworzę też te na dole. Chodź, to się otwórz. Dobra, no. Jest! Nie ma. Nie mało czasu. Dobrze, plaga grała i zajebiście dobrze. O, tam dobrze były ten. Sytuacja była ostra. Fortnite Pro. Ostro było, no. Fortnite. Ale ładnie się budowałeś, szybka wieżyczka. Tak. Miałem fort w granacie, wiesz? Tak.
Kurde, diabeł! Ja pierdzielę, no! Halo, pomocy! Halo, kto tutaj diabeł jest? Mnie bije, diabeł mnie bije! Gdzie jesteś? Do góry gdzieś? Tutaj, tu już spadam na dół. Bloody, ty... Alien, chodź tutaj, bo... Paweł, rozumiesz, co idę, tu się idę, dzieje, idę, prawda? Tak, idę. Alien, nie halo? To! No, głupku ty! O, pies nie żyje! A, i alien też, dobra. To nieważne. Diabeł? Ej, alien był innocentem. Halo? Rzeźnia. Halo, pan Plax? Plaga? Halo? Plaga? Słyszysz mnie? O, tu byłem na Whisperze. Tak, wołam cię, mówię, co ten plaga taki cichy. Co się tam stało? Czemu takie strzały były? No właśnie, widziałem jak alien zabił pieseła i przyznam ci się, że go zabiłem. Ale to było tak, spanikowałem trochę, nie? A czy on nie był traitorem czasem? A nie wiem, nie sprawdziłem. Trzeba sprawdzić. A, no to chodźmy sprawdzić. Chodź do jego ciała. Dobra. Tylko mnie prowadź, bo nie wiem gdzie to. Czekaj, to było przy jakimś budynku gdzieś tutaj. Dobra. Nie, tutaj? Nie, tutaj gdzieś. Tu? Nie. Plaga? Plaga, gałganie. Co tam? Czemu się ukrywasz? Znalazłem czyjeś ciało. O. No to sprawdźcie. Traitor! Traitora znalazłeś? Mandzio, traitor! A, dalej Mandzio. Czyli nie zabiłeś aliena chyba, co? No ja zabiłem aliena. No jak nie zabiłem aliena, jak zabiłem aliena? O, jesteś. Gdzie on tu był? No tu leży. W ten sposób. Wiedziałem, jak już nie poszedł za mną, to wiedziałem. Chciałem skrzesić Mandzio. No. Ajajaj. Teraz wiesz, mówię chłopakom, że ja już sobie idę i wracam do krainy, żeby... Ej, kończymy? Tak. Elo, elo. Elo. Nie wiem, co tu się stało, naprawdę.